Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i czas najwyższy zająć się sprawą, którą odkładałem nie wiadomo ile, a która jest już bardzo mało aktualna, o której jednak chciałem powiedzieć. Jest to wsteczna kompatybilność Xboxa One. Nie jest to dokładnie to, czego moglibyśmy się spodziewać, to czego oczekiwaliśmy. Jest to po prostu możliwość odpalenia kilku gier z Xboxa 360 na Xboxie One. No i co nas interesuje w kontekście samej serii Halo? Jest to oczywiście Halo Reach, które nie ma żadnej swojej edycji na Xboxa One, tak jak jest z numerowanymi odsłonami, wliczając to Halo 3 ODST. Ale od teraz, hello, niespodzianka, możemy zagrać to na Xboxie One, nie potrzebujemy starej konsoli, możemy ją wynieść sobie gdzieś na strych, jeżeli Xbox One to nasza pierwsza konsola, to możemy grać w starsze produkcje. No i seria Halo jak najbardziej jest dostępna w tej chwili na Xboxie One, jest dostępna właśnie albo w reedycjach, jak to było Halo 1, 2, 3, 4, albo właśnie w wstecznej kompatybilności, jak to jest Reach, albo uwaga, z Halo Wars. To jest też ciekawy motyw, bo o ile widać, Microsoft stara się omijać te produkcje we wstecznej kompatybilności, które są już dostępne w reedycjach, w remasterach, czy jakby to nazwać, tak Halo Wars dostanie swoje Definitive Edition z ekskluzywną wersją Halo 2, Halo Wars 2, i wtedy dostaniemy ulepszoną grafikę, tego typu rzeczy, no i tu będziemy mieć te dwie edycje. Zresztą podobnie jest z jeszcze jedną grą, która jest dostępna, a jest to Halo Spartan Assault. Jest dostępna na obu konsolach, w zupełnie jakby odrębnych wersjach, ale wersja 360 działa na łanie, więc jest to taki, powiedzmy, możliwość sobie wybrania w obecnie wersji, którą chcemy zainwestować. No i jak to wszystko wygląda? Teraz w tej chwili mam zainstalowany Halo Reach, mogę sobie w nie grać i korzystać ze wszelkich funkcji, jakie oferuje Xbox One, których nie było na 360. Mogę sobie zgrywać DVR z gry, mogę sobie minimalizować tę grę, mogę sobie uruchamiać jakieś poboczne aplikacje, mogę to wszystko zrzucać na Windowsa 10, zrobić ten streaming cały, co ułatwia bardzo dużo rzeczy, jeżeli jest dobry net, jeżeli to wszystko ogólnie działa, to można się w tej obecnie pozbyć wszelkiego rodzaju zgrywaczy kart i tego typu sprzętu, chociaż wiadomo, że będą one zawsze lepiej działać. No i osobiście teraz sobie gram w Halo Reach, jestem bardzo zadowolony, że mogę do tej produkcji sobie wrócić. No ale jak to wszystko wygląda? Więc bierzemy generalnie grę, płytkę z grą, bo jest przykład oczywiście fizycznej kopii, wsadzamy ją do Xboxa. I rozpoczyna się instalowanie. To jest instalowanie, aczkolwiek dużo danych jest też pobieranych z serwera. Jeżeli tylko sobie zobaczycie, to widzicie, że to cały czas coś ściągnie. No bo ta wsteczna kompatybilność też jest zrobiona na takiej dziwnej zasadzie, że to trzeba dograć sobie praktycznie całość gry z serwerów Microsoftu. To jest taki system właśnie, że oni wrzucają po kolei gry gdzieś na swoje serwery, a my, posiadając cyfrową kopię albo wkładając płytkę, udowadniamy, że posiadamy tę grę i że możemy ją sobie tak jakby zastać z ich sieci. No i wtedy mamy tę grę, możemy ją sobie zainstalować. To chwilę oczywiście trwa, zależnie od waszego netu. No ale jak już wyskoczy, włącza nam się takie ładne obrazki nam się włączają, mamy logo Xboxa 360, tak nostalgicznie bardzo, i możemy grać w starą grę na nowej konsoli bez konieczności włączania starej konsoli. To jest wygodne, na przykład w moim przypadku, kiedy stary Xbox zdechł i sobie leży bezużytecznie z przyciskiem do papieru. No ale fajnie jest też, jeżeli zaczęliście znajomość w ogóle z grami konsolowymi, z serią Halo, dopiero od Xboxa One, no to można sobie sięgnąć po to wszystko, bo naprawdę całkiem sporo tych rzeczy jest teraz dostępnych. I przeglądając sobie różnego rodzaju listy wstecznie kompatybilnych gier, warto się zainteresować, spojrzeć sobie, co was obchodzi w tej chwili, co byście chcieli sobie sprawdzić, a co z różnych względów przegapiliście. To chyba na razie wszystko. Wsteczna kompatybilność działa po prostu jak perełka. Niektóre gry bardzo wyraźnie przyspieszają w trakcie, a niektóre wyglądają dość dziwnie, ale no nie ma co oczywiście tutaj się spodziewać jakiegoś rodzaju upgrade'ów automatycznych, bo to jest cały czas wersja z 360, którą po prostu możemy w tej chwili odpalić, więc jeżeli macie gdzieś tam wersję na
Jeżeli macie grę, która jest w dwóch wersjach, takiej na starej konsole i na obecnej konsole, no to ta na obecnej jednak będzie wyglądać ładniej niż ta sama gra odpalona na łanie, a zrobiona po 360. Tak to ma działać, tak to w tej chwili działa. No i trzeba trzymać obecnie kciuki, żeby ta gra, którą wyczekujecie ze starej generacji, w końcu się pojawiła na liście Microsoftu lub być może pojawiła się już w tej chwili. I to chyba będzie wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Seria Halo jest w całości dostępna na Xbox One. Możecie sobie to spokojnie skompletować i nie oglądać się w ogóle na 360. Tak więc Xbox One jest dobrą okazją, żeby sobie zacząć znajomość z całą serią, której poświęcony jest ten kanał. Teraz dzięki za uwagę i cześć.